Edyta Mech ze wsi pod Brodnicą uciekła, jak twierdzi, od przemocowego męża. Kupiła działkę ogrodniczą w podkołobrzeskim Niekaninie. Sama zbudowała na niej mały domek i wprowadziła się do niego z 10-letnim synem i nastoletnią córką. Tu jest nasza kuchnia. Tu dzieci też odrabiają lekcje. Kobieta w domek na działce zainwestowała wszystkie oszczędności. Jak się okazuje, był to poważny i kosztowny błąd, bo kupno działki okazało się nielegalną transakcją. Jest w tej sprawie prawomocny wyrok sądu i nakaz eksmisji. Dzisiaj ten domek jest i będzie jej zabrany i ona nawet nie odzyska tych środków. Nie stać mi na to, żeby wynajęła mieszkanie, bo mam zobowiązania, mam raty. Upadłość konsumencką. Kobieta pracuje jako listonoszka. Alimenty otrzymuje z funduszu, bo ojciec nie łoży na dzieci. Nie ma siły ani środków, żeby znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji. Dziś jest 5 miesięcy, jak nie mam prądu. Zakupiłam agregat. Wszystkie praktycznie pieniądze idą na zakup benzyny. Drewno dostaję od takiego pana. Codziennie włożę po pracy. Co państwo zrobiliście, żeby przeciwdziałać tej sytuacji? Ale w jakim zakresie mieliśmy przeciwdziałać temu, że ona chce mieszkać na tych ogrodach działkowych? Temu mieliśmy przeciwdziałać? Tak, jest z dwójką niepełnoletnich dzieci. Tak, ale warunki, w jakich mieszka, są warunkami, które nie zagrażają życiu i zdrowiu tych dzieci. Na lokal socjalny czy komunalny z zasobów miasta pani Edyta nie może liczyć, bo mieszka na działkach, które należą do gminy wiejskiej. Gdyby jednak wynajęła mieszkanie w Kołobrzegu, jej sytuacja mogłaby się poprawić. Namawia ją do tego miejska radna. Będziemy mogły powalczyć o różnego rodzaju dofinansowania, chociażby do wynajęcia mieszkania, dodatek energetyczny, na przykład dofinansowanie do posiłku z rządowego programu, posiłek w szkole i w domu i wiele innych rzeczy. Oferowałam jej również pomoc psychologiczną, terapeutyczną. Problem w tym, że pogrążona w bezsilności kobieta nie rozumie tego, że nie może zostać w miejscu, które ani dla niej, ani dla jej dzieci nie jest bezpieczne. Nikogo innego nie obchodzi mój los. To gdzie ja pójdę z dziećmi za tydzień, za miesiąc? Jak spędzimy święta? Pomoc społeczna jest instytucją dobrowolnego wsparcia. Czyli mamy sytuację taką, że jeżeli klient nie chce korzystać z naszej pomocy w formie, w której my proponujemy, no to niestety mamy problem. Pomoc sprowadza się do jakichś jednorazowych dotacji, zapomóg, prawda? Nie ma jakiegoś takiego kompleksowego, długoterminowego programu pomocy. GOPS szuka mieszkania do wynajęcia na terenie gminy i miasta Kołobrzeg. Pani Edyta musi jednak zgodzić się na wyprowadzkę. Zarząd ogrodów działkowych nie przeprowadzi eksmisji do wiosny. Sprawę bada też sąd rodzinny. Kołobrzeg, Anna Błądek, TVP3 Szczecin.